Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi rzeszowski magistrat ogłosił przetarg na remont ulicy Śniadeckich. W Osobnicy powstał dzienny dom pomocy dla seniorów. Mieszkańcy Krosna zdecydowali, że w tym roku do miasta wjedzie Jadwiga Antegaweńska. Kilkaset pisanek wielkanocnych można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Rzeszowski magistrat ogłosił przetarg na remont ulicy Śniadeckich. Zgodnie z projektem zostanie wymieniona tam nawierzchnia oraz powstanie nowy chodnik. Będzie to początek większej inwestycji. W sumie w tym rejonie przebudowanych zostanie aż 8 ulic. Poza ulicą Śniadeckich remont czeka ulice Orzeszkowej, Fredry, Siemieńskiego, Głowackiego, Batorego, Siemirackiego oraz Styki. Jest to jedna z najstarszych w ogóle części miasta. Tam się robi problem, ponieważ w zasadzie wiadukt na ulicy Batorego, wiadukt kolejowy, on blokuje tam trochę ruch, ponieważ on jest wąski, jednokierunkowy, więc to jest przyczyna, że tam rzeczywiście czasami są problemy w poruszaniu się samochodami. Przebudową wiaduktu kolejowego na ulicy Batorego zajmują się PKP Polskie Linie Kolejowe. Remont wiaduktu ma ruszyć w przyszłym roku. Potem my wchodzimy na swoją część, czyli część drogową. Ten przejazd będzie poszerzony do 20 metrów mniej więcej. Będą chodniki dwukierunkowe, oczywiście on będzie. Także myślę, że tu już nie będzie żadnego problemu, przynajmniej w przejeździe między centrum miasta, a no, aż tam do ulicy Lubelskiej. Przebudowa 8 ulic ma potrwać 2 lata. Wykonawcę prac na ulicy Śniadeckich poznamy w kwietniu. W Osobnicy powstał dzienny dom pomocy dla seniorów. Placówka powstała dzięki wsparciu unijnemu. Obecnie z pomocy gminnego ośrodka korzysta 24 seniorów. Bardzo się cieszę, że powstał taki piękny obiekt w Osobnicy, bo świat się dzisiaj zmienia i pozostają ludzie czasem bardzo samotni. Pozostają ludzie, którzy są też ciężarem dla swoich rodzin i dobrze jest, jeżeli ci ludzie zmienią środowisko, jeżeli spotkają kogoś innego, żeby to życie ich płynęło też szczęśliwie, bo każdy z nas ma swoje sprawności i niepełnosprawności. Wsparcie jest dostosowane do potrzeb tych osób, bo to różnie w zależności oczywiście od potrzeb tych osób niesamodzielnych. Niektórym jest potrzebna rehabilitacja bardziej społeczna, najbardziej banalna rzecz, tak? Spotkać się z kilkoma innymi osobami, sąsiadami, wspólnie porozmawiać. To im wystarczy, tak? Ale są osoby, które mają większe jakieś niedobory fizyczne, jakieś niepełnosprawne i tak dalej, gdzie potrzeba wtedy rzeczywiście troszeczkę większej rehabilitacji, tudzież ewentualnie opieki jakichś specjalistów. Budowa dziennego domu pomocy kosztowała 2,5 miliona złotych, z czego 85% środków pochodziło z funduszu unijnego. Dodatkowo kolejny milion ośrodek otrzymał na funkcjonowanie. Inicjatorem projektu był proboszcz parafii w Osobnicy ksiądz Czesław Szewczyk. Jak tylko przyszedłem tutaj jako proboszcz 16 lat temu, podjąłem taką myśl, że został zrobiony projekt na dom Złotej Jesieni dla osób starszych. W tym miejscu, gdzie jest gminny dzień pomocy, przedtem była stodoła plebeńska. Z tej stodoły pozostały tylko filary z cegły. Niech ten przykład właśnie tutaj w Osobnicy będzie takim zaczynem dla powstawania w gminach i w naszej może nie też podobnego typu obiektów. Dzienny dom pomocy w Osobnicy prowadzony jest przez miejscową parafię. Budowa obiektu trwała rok. W Rzeszowie trwa akcja płoszenia gołębi. Ptaki płoszone są na stadionie miejskim. No mamy problem z gołębiami, ponieważ zanieczyszczają trybuny. No jest w tym kłopot. Sami trochę żeśmy kibice, ci, którzy przychodzą na stadion, trochę do tego doprowadzili, ponieważ zostawiamy tam i słoneczki, i głupiny, i inne okruchy, które zwabiają gołębie, no, tym się żywią, ponieważ i dlatego jest ich coraz więcej. Montowaliśmy jakieś głośniki sygnałami, także no, wiele to nie pomagało, więc tą decyzję, aby wynająć sokolnika. Sokolnik wraz ze specjalnie ułożonym ptakiem o imieniu Harris pracuje na stadionie raz lub dwa razy w tygodniu. On ma za zadanie nie tylko latać i płoszyć. Są te ptaki tak specjalnie układane, że tylko wiorą płoszą. Ogólnie metoda sokolnicza jest najbardziej skuteczniejsza na chwilę obecną.
Akcja płoszenia gołębi potrwa w Rzeszowie do końca sierpnia. W Jasielskim Domu Kultury odbył się finał akcji ekologicznej Spalanie śmieci zatruwa, szkodzi i szpeci. Konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych zorganizowali Straż Miejska oraz Wydział Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle. Jednym z najważniejszych elementów tego konkursu jest zmobilizowanie dzieci, młodzież i starszych do postaw proekologicznych. Przede wszystkim do podjęcia działań zmierzających do niespalania odpadów, śmieci, jak również zachęcić wszystkich do tego, żeby zainteresowali się tym powietrzem, które nas otacza, ponieważ ono jest bardzo ważne, a spalanie różnego rodzaju odpadów czy po prostu niedopuszczonych paliw w piecach domowych lub zakładowych powoduje bardzo duże zatrucie i konsekwencje, które będą odczuwać i odczuwają wszyscy. Na konkurs nadesłano ponad 70 prac z 7 placówek. Komisja wybrała po 3 najlepsze prace w 3 kategoriach wiekowych: klasa pierwsza, druga i trzecia. Poprosiliśmy, aby oni wyrazili poprzez prace plastyczne swoje obawy, ale też i swoje nadzieje związane z ekologią i z dbałością o powietrze. Jest to ciężka praca, idea, żeby jednak docenić wszystkie dzieciaki, ale tak naprawdę oprócz tej zabawy, oprócz tego podejścia, chodzi nam przede wszystkim o to, żeby od najmłodszych lat przekazywać istotne informacje dzieciom, mając nadzieję, że wyrosną nam bardzo świadomi mieszkańcy. Dodatkowo na scenie Jasielskiego Domu Kultury pojawił się Teatr Kultureska w spektaklu Kolory Miasta. Mieszkańcy Krosna zdecydowali, że w tym roku do miasta wjedzie Jadwiga Antygaweńska. Inscenizacja historyczna odbędzie się 28 lipca. Będzie to już trzecia edycja imprezy Wjazdu Króla. Pierwsze dwie edycje poświęcone były królowi Janowi Kazimierzowi. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy mogli sami zdecydować, którego z monarchów goszczących w przeszłości w Krośnie chcą zaprosić. W tegorocznej edycji pojawi się Jadwiga Endegaweńska, która zdeklasowała rywali, a byli nimi Kazimierz Wielki, Jan Kazimierz oraz Władysław Jagiełło. 28 lipca spotkamy się na Krośnieńskiej Starówce i w ogóle w całym mieście, aby przenieść się w czasy średniowiecza, w czasy Jadwigi Endegaweńskiej. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku mieszkańcy Krosna będą mogli liczyć na szereg atrakcji. Podczas wjazdu na pewno będzie można wziąć udział w pochodzie królewskim, który będzie przemieszczał się w kierunku centrum miasta. Będą przygotowane atrakcje, gry i zabawy miejskie z tamtego okresu. Oczywiście przygotowanych mamy jeszcze parę niespodzianek. Więcej informacji na temat imprezy można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Kilkaset pisanek wielkanocnych można zobaczyć w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Eksponaty pochodzą ze zbiorów muzeum w Trebiszowie. Cała kolekcja liczy ponad 2000 egzemplarzy. Zgromadzone na wystawie pisanki prezentują zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne techniki zdobienia. Mamy tu różne techniki, są to jajka zdobione właśnie techniką batikową, malowane woskiem, jajka ażurowe, nawet mamy jajka kowalskie. To jest taki ewenement, ja przyznam, że widziałem po raz pierwszy. Są też jajka w jakichś osłonkach, mamy tutaj jajka w osłonkach metalowych, wykonanych z nitki, a więc technika jest naprawdę dowolna. Mamy też całe inscenizacje z jajek, może to nie jest temat wielkanocny, ale są to jajka pokazujące powiedzmy jedną z gałęzi takiej gospodarki słowackiej, czyli tokaj. A więc mamy piękne jajka stylizowane, gdzie ze skorupek jaj są zrobione kieliszki, dzbanki, czy wręcz beczki, w których powinno się przechowywać wino. Początkowo kolekcja pisanek budowana była w sposób przypadkowy. Uporządkowanie zbiorów nastąpiło w 1992 roku, kiedy kolekcję wzbogaciły eksponaty przygotowane przez artystów ludowych z okazji trzeciej edycji wystawy konkursowej.
To jest pokłosie 20 lat pracy Muzeum w Trebiszowie. Oni rokrocznie taki konkurs ogłaszali. Wytworzyło się tam takie dosyć prężne środowisko, które tworzy te prace, a poza tym skupują od różnych artystów, którzy no, wykonują czasem bardzo ciekawymi technikami. I tak jak mówię, tutaj na tej wystawie można się zainspirować, bo oprócz tych tradycyjnych wzorów mamy również taką sztukę no, bardziej współczesną, gdzie przy pomocy inkaustyki, czyli malowania woskiem, to już nie tylko jakieś takie wzory geometryczne, ale i piękne obrazy, które są skomponowane na jajku. Ja przypominam, że jajko jest bryłą, a więc to nie jest tylko kawałek płótna, papieru, na którym można namalować obraz i powiedzmy perspektywa jest zupełnie inna, tutaj trzeba precyzyjnie wypełnić tą bryłę po prostu tym wzorem. A więc to też jest pewnego rodzaju sztuka. Ekspozycja będzie czynna do 30 kwietnia. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na dość niecodzienną wystawę prac słowackich artystów. Wystawa jest też częścią projektu realizowanego przez Akademię Rowas w Koszycach oraz Słowackie Stowarzyszenie Historyków Sztuki Nowoczesnej. Jego autorzy zajmują się relacjami mody i sztuki, ich wzajemnymi wpływami. Jednym z nich jest Peter Kalmus, anarchista sztuki i niedoszły kandydat na prezydenta Słowacji. Na wystawie pokazane są też nietypowe eksponaty, bo nie są to klasyczne malarstwo, rzeźba czy grafika, tylko można powiedzieć nawet dziwne eksponaty, bo jak Państwo widzą za mną są takie torebki, które no, też nie są torebkami, jakie kojarzymy ze sklepów z galanterią skórzaną, tylko torebki, które są unikatowe, są jakby indywidualne, stworzone przez Petera Kalmusa. O tych torebkach na pewno można powiedzieć wiele, ale ja jako kobieta interpretowałabym to na przykład tak, że kobiety noszą bardzo dużo różnych rzeczy w torebce. No i autor pokazał na przykład, ile zbędnych rzeczy nosimy my w torebce. W galerii prezentowane są także prace Doroty Sadowskiej. Artystka zajmuje się przede wszystkim ludzkim ciałem i jej instalacja pod hasłem Żywe sukienki wskazuje m.in. na naszą separację od przyrody. To są fotografie, które przedstawiają projekt, który realizowała Dorota Sadowska. Ten projekt realizowała na Słowacji, ale poniekąd my ten sam projekt realizujemy, ponieważ są to żywe suknie. Żywe suknie polegają na tym, że na kawałkach, na wzorach, wykrojach siejemy trawę i tą trawę pielęgnujemy przez okres kilku tygodni i później jak ta trawa urośnie, modelki ubierane są w te żywe suknie, czyli te suknie, tak jak są tu na tych fotografiach przedstawione kobiety, w tych sukniach, które urosły, czyli zielona, żywa trawa na kobietach, czyli na modelkach. Pokaz żywych sukien odbędzie się 27 marca. Z kolei prace słowackich artystów można oglądać do 30 marca.